Łodzi. Łódź, ciężki temat. Bardzo, bardzo proszę o opuszczenie filmiku. Łódź, kurwa. To jest pierwszy I Love You, klasyka, 20 kilka lat temu, Marek Koterski, Adasia Miałczyńskiego obsadził właśnie w tej swojej nieśmiertelnej roli intelektualisty sfrustrowanego z plecakiem. A co się wydarzyło 20 lat później, to znacie, ale dobrze przypomnieć. Drugi filmik. Pociąg Intercity Kalina na zestacji Warszawa Wschodnia jedzie na Koroszynę przy peronie 4. Łódź, kurwa. Tak to się wydarzyło. Poznałem kulisy. Trochę przy okazji uczestnictwa w webinarium, które było organizowane przez Gdańską Organizację Turystyczną, było poświęcone przede wszystkim Łodzi, z udziałem Tomasza Królewskiego, szefa Łódzkiej Organizacji Turystycznej, który pięknie opowiedział o Łodzi jako marce. Łódź to kobieta po przejściach, trudnych relacjach, z dużym bagażem doświadczeń, ale jak kocha, to na zabój. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jest oryginalna i prawdziwa. My kochamy to miasto, ale to nie jest łatwa miłość. Nie pudrujemy rzeczywistości, ale to jest nasza siła i wartość. Czyli tak on i jemu podobne osoby i w urzędzie, i w Łocie myślą o Łodzi. Nie wstydzą się tego. Ze słabości robią atut. Stąd się wzięły te spoty. One nie były przypadkowe. One nie były rzucaniem się na głęboką wodę. Boże drogi, nikt o nas nic nie mówi, spróbujmy to. Nie. To było, nie wiem na ile świadome, a na ile nieświadome, ale wpisanie się w trend, który jest silny już od wielu lat w przypadku marek komercyjnych. To jest bardzo trudne. To jest jazda bez trzymanki. Ale niektórzy tego próbują. To się nazywa flow song. I to jest nie flow, to wcześniejsze, tylko flow jak wada, połączona z awesome jak wspaniały. Czyli z tego, co jest naszą wadą, powodem do wstydu, robimy atut, wyciągamy to. To jest trochę tak jak pokazywanie twarzy, tylko że z bruzdami, bliznami. Po bliznach domyślamy się, aha, coś się działo w życiu, były jakieś przygody, to było coś ciężkiego. I Łódź w ten sposób się komunikuje. To znaczy, że zawsze i do każdego, bo pewnie do inwestorów już nie, ale od czasu do czasu tego typu spotów możemy się spodziewać, tego typu myślenia o mieście. Są wady, nie ukrywamy ich, ale próbujemy je wykorzystać. No, Warszawa. Strategia. Powstała strategia 2030. To jest strategia rozwoju, ale też dotyczy komunikacji. Dotyczy osobowości. Zwróćcie uwagę na ten pierwszy pion. Wizja rozwoju i cele strategiczne. Aktywni mieszkańcy i odpowiedzialna wspólnota. Z wielką przyjemnością przeczytałem i natrafiłem na fragment, który sobie pozwoliłem tutaj wyświetlić. Aktywni mieszkańcy, jako część wizji. Warszawa to my, jej mieszkańcy. Podążamy własną drogą, rozwijamy zainteresowania, realizujemy marzenia i zawodowe ambicje. Uwaga, spójnik, ale nie tylko spójnik. To jest semantyczny znacznik zmiany. Tak to gdzieś ładnie ktoś określił. Czyli popatrzmy na ten zwykły spójnik ale jako na początek być może nowej opowieści o Warszawie. Czyli do tej pory było o pewnych cechach indywidualnych, o mówiąc wprost, egoizmie. Jadę, żyję w Warszawie, żeby zrobić karierę, a teraz ale wspólnie angażujemy się w życie miasta i czujemy się za nie odpowiedzialni. Czyli to ale powoduje, że możemy powiedzieć, że Warszawa ma jakieś plany, które odkryła, że ona z tożsamości egoistycznej, czyli jest Warszawa dla tych, którzy chcą się samorealizować, robić kariery, dużo zarabiać, media, korporacje, to wszystko daje takie możliwości. Czyli od sukcesu osobistego chce przejść w komunikowaniu do tożsamości wspólnotowej, czyli sukces wspólnoty. I siłą Warszawy jest to, że w zasadzie i w tym pierwszym, i w drugim jest niezwykle wiarygodna. Bo i w tej tożsamości egoistycznej jest milion powodów, żeby wierzyć, że Warszawa taka jest. Ale też i tożsamość wspólnotowa w wydaniu Warszawy to nie są jakieś cudze szaty, które ona próbuje ubierać na siebie. Nie, bo wiele organizacji pozarządowych, aktywności zwykłych mieszkańców udowadnia, że oni potrafią razem działać. Natomiast ja bym chciał tutaj włożyć kij w mrowisko,
no może, może kij między szprychy. I posłużyć się triadą heglowską, czyli teza, antyteza i synteza. Generalnie chodzi o to, że stawiamy jakąś tezę, szukamy jej przeciwieństwa i to jest ta antyteza, ale pod sam koniec stwierdzamy, że my chcemy mieć syntezę, czyli trochę z tezy, trochę z antytezy. Można to porównać do kranu. Lodowata woda, gorąca woda, trochę tej odkręcamy i mamy taką temperaturę, jaką nam chodzi. Myśl globalnie, działaj lokalnie, czyli glokalizacja, glokalność, przepraszam, jest dobrym przykładem syntezy, czyli od wyjścia od lokalności w globalność po właśnie glokalność. Jak to się ma do Warszawy? No może tak, że od egoizmu, oni twierdzili, że wychodzą od egoizmu, przechodzą do wartości wspólnotowych. Ale gdyby wykorzystać tę triadę heglowską i może poszukać jakiejś syntezy, może nie zapominać o tym, co zbudowało potęgę Warszawy i dalej stanowi o jej sile. O ten trud i indywidualny wysiłek kariery poszczególnych osób. I nie mówmy tego, co mówią wszyscy, bo to jest trendem, że my działamy wspólnie, aktywizujemy się i razem protestujemy, razem pracujemy i tak dalej. Tylko poszukajmy. Może benchmarką dla Warszawy byłaby Ameryka. Dostrzegam jakieś podobieństwa, że z jednej strony Ameryka to jest wilk z Wall Street, czyli liberalizm, egoizm, te wszystkie czasami doprowadzone do absurdów różne cechy, stawianie na jednostkę, na ja, ale z drugiej strony milion dowodów na to, że tam takie słowa jak patriotyzm, wspólnota, my, naród, są niezwykle ważne, celebrowane przed każdym meczem na początku każdego dnia szkoły. To zdjęcie jest jednym z zdjęć ikonicznych XX wieku, czyli tych 6 żołnierzy Korpusu Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Tu flaga i tu flaga. Więc ten fenomen, ta marka USA jest skonstruowana i z tego, co po prawej, i z tego, co po lewej. To stanowi o jej sile. To powoduje, że jedni jej nienawidzą, drudzy kochają, ale nikt nie staje się obojętny wobec niej. Pytanie... To jest też do Państwa pytanie, czy to jest ślepa uliczka, czy może rzeczywiście Warszawa mogłaby zaryzykować, łatwiej mówić o wspólnocie, niż gdzieś tam sobie przypominać, że my może też jesteśmy trochę tacy mocno indywidualni, mocno egoistyczni. No i na sam koniec, żeby tak było, może trochę z uśmiechem. I to już jest nie szukanie interpretacji, tylko raczej stwierdzenie pewnego faktu. Szwajcaria. Początek pandemii. Oj, złe rzeczy się dzieją, zwłaszcza w Szwajcarii. Bo Szwajcarzy mieli na tyle drogie produkty, że na te produkty było stać Azjatów. I to Azjaci stanowili sporą część ich dochodów turystycznych. Pandemia spowodowała, że było źle. Bardzo źle. Największa zapaść w branży turystycznej po II wojnie światowej. To był pierwszy problem. Drugi problem wizerunkowy. Chodziło na to, że Szwajcaria jest kojarzona, ale z przewidywalnością, z perfekcyjnością i z czymś, co gdzieś czasami ktoś nazywał wprost nudą. Czyli dla turystyki, sami doskonale wiecie, to jest ta czerwona żaróweczka, która się pali. Jest niedobrze. Stwierdzili, że coś trzeba z tym zrobić. Napisali dokument, stwierdzili, że potrzebują mocnego filara. Tym filarem był, to już pewnie wiecie doskonale, Roger Federer. To nie był przypadkowy wybór, taki podyktowany taką histerią. Boże drogi, poszukajmy kogoś, najpierw Szwajcara, który jest rozpoznawalny globalnie, który będzie narobił zasięgi. To też, ale bardziej chodziło o to, żeby znaleźć kogoś, kto, jeżeli chodzi o tę całą otoczkę osobowościową, będzie pasował do osobowości tej marki terytorialnej, czyli będzie wiele wspólnego między marką terytorialną Szwajcaria a Roger Federer. I tym słowem kluczem, tym takim zwornikiem jest perfekt. Szwajcaria perfekcyjna, ale też i Roger Federer. Jego gra, jego styl życia, to wszystko albo było perfekcyjne, albo się ocierało perfekcjonizm. To było doskonałe. Jednocześnie miał jakąś swobodę, naturalność. Te wszystkie cechy, które komunikacyjnie łatwo było przełożyć na Szwajcarię. Tego Federera było i jest dużo, proszę bardzo, i w zimie, i w lecie, i produktowo, i wizerunkowo. Proszę, Grand Tour, spoty, które Państwu polecam obejrzeć. I to, wiadomo, chodziło o zasięgi. Dlatego jest De Niro, dlatego jest Anne Hathaway, czy
komik Trevor Noah. Ale każdy z tych filmików pokazuje, jest stworzony według pewnego bardzo podobnego schematu. Czyli jedną figurą, jednym bohaterem jest Roger Federer, wiecznie uśmiechnięty, wyluzowany, taki naturalny, czasami taki pocierający się o naiwność, a z drugiej strony albo taki wyrachowany filmowiec, w tym dobrym słowa znaczeniu, jak De Niro, który mówi, przepraszam cię bardzo, przesłałeś mi film Szwajcarii, który składa się z takich ckliwych, sentymentalnych, kiczywatych obrazków zachodzącego słońca. Sorry, tutaj nie ma dramy, tutaj nie ma dramatu, tutaj nie ma konfliktu, tutaj nie ma o czym opowiadać. I napis na końcu tego spotu, jeżeli, a przypominam, że to jest środek pandemii, jeżeli nie potrzebujesz dramatu, to wtedy wybierz Szwajcarię. Anne Hathaway, ich podróż, czy wreszcie komik, który na początku krótkiego, trzyminutowego filmu polecam Państwu, niby jest komikiem, ale w nim jest więcej nerwowości, jakiegoś takiego ADHD niż wyluzowanie. Ale jak przypadkowo wsiada do pociągu, jedzie z Federerem, poznaje ludzi, widoki nagle tak odtaja, tak zmienia się, tak wsiąka w to miejsce. Tak jednocześnie pokazane jest to, co reprezentuje sobą Federer i to miejsce. I to nie jest doginane, czy to nie jest naciągane pod każdą z tych osób. A z drugiej strony te osoby, które są trochę z innego świata.